Drogi maturzysto, który siedzisz po drugiej stronie komputera, będę dzisiaj chciał z tobą porozmawiać o wierszu Juliana Przybosia Światła na stacji. Ten wiersz krąży gdzieś w internecie, spokojnie go znajdziesz. To jest wiersz z roku 1930 z tomu z ponad. Jest to wiersz awangardowy. Dwa słowa na temat awangardy, tak żeby łatwiej nam się rozmawiało. Awangarda to jest ten nurt w sztuce i w literaturze najnowszej, który dąży do zerwania z tradycją, żąda od literatury oryginalności, jest też zaangażowany ideowo, dąży do stworzenia nowego człowieka. Ten wiersz, jakkolwiek nie powinno się ich streszczać, ma swoją taką quasi akcję. To jest wiersz o pociągu, który wjeżdża na stację, gasną światła, w tym momencie ktoś rozświetla lampiony, ludzie wysiadają, rozpraszają się, koniec wiersza. Dlaczego ten wiersz może się przydać do analizy? Co w nim jest takiego ciekawego, żebyśmy sobie we dwóch bądź we dwoje o nim porozmawiali? Najpierw zacznijmy od tej właśnie awangardowej poetyki, od tej budowy, która może sprawiać trudności, bo z wierszem awangardowym jest trochę tak, że w szkole jest na to mało czasu, spieszymy się, te wiersze wydają się wam bez sensu, nudne, jakieś takie spiętrzone, jak to się mówi, nie wiadomo o co chodzi czeski film. Tam na przykład jest taka krótka fraza: maszynista pełną parą sapie. Pełną parą, tak w języku potocznym mówimy, że można ruszyć albo buchać. Coś bucha pełną parą, ale trudno sobie wyobrazić maszynistę, który pełną parą sapie. Maszynista może sapać, tak się mówi. Więc pełną parą, jeżeli jest to maszynista, może buchać lokomotywa. Czyli podświadomie łączymy maszynistę z lokomotywą. To lokomotywa pełną parą bucha, a maszynista sapie. Co z tego wynika? To znaczy, maszynista staje się dla nas trochę jak lokomotywa, a lokomotywa staje się trochę jak maszynista. Maszynista zostaje trochę odczłowieczony. Czyli maszyna, w tym momencie lokomotywa, ale maszyna generalnie staje się pewnym wzorcem do naśladowania, staje się punktem odniesienia. To jest typowe dla awangardy. Zresztą zapewne pamiętasz z lekcji, że mówiliście o zasadzie 3 razy M. Miasto, masa, maszyna. Zaczynamy się interesować cywilizacją, poezja zaczyna zwracać się ku cywilizacji i ten taki model techniczny, którym jest maszyna, staje się takim podstawowym punktem odniesienia. Również dla antropologii, czyli pewnego wyobrażenia o człowieku. Marzenie o człowieku, który byłby doskonały jak maszyna. I tyle wystarczy, żeby zobaczyć, że w wierszu awangardowym metafora jest spiętrzona, trudna, wymaga wysiłku intelektualnego, a taki wiersz czyta się trochę jak rebus, czyli to nie są takie wiersze, jak to się powszechnie uważa, do czucia, co czujesz w tym wierszu, tylko to są wiersze do myślenia i nie da się ich inaczej zinterpretować. Narzucają pewien kierunek interpretacji. I może jeszcze jeden moment, który później nam się przyda, bo mamy mówić o kontekstach. Zwieńczenie tego wiersza. Człowieczyna z gazowni wraz z drągiem podnosi oczy. Po pierwsze, człowieczyna to nie jest to samo co człowiek. Człowieczyna to jest ktoś, mówimy tak o kimś trochę z pogardą, trochę z takim lekceważeniem, nonszalancją, czyli ktoś, kto stoi niżej w stosunku do człowieka. Ale równocześnie ten ktoś wraz z drągiem, drąg, który uruchamia gaz, czyli ten ktoś zapala lampiony gazowe, podnosi oczy. I tutaj znowu jesteśmy w kręgu takich skojarzeń językowych. Mieć wzrok wbity w ziemię, opuścić wzrok i tak dalej, kojarzy nam się z człowiekiem pozbawionym godności. Ktoś, kto się wstydzi, jest nieśmiały, taki właśnie człowieczyna. Z kolei podnieść wzrok, odzyskać godność, odzyskać własne człowieczeństwo, stać się kimś. A więc pokrótce, dzięki pracy, takiej zwykłej fizycznej pracy, ten zwykły mały człowiek staje się kimś godnym uwagi, godnym szacunku. Praca nadaje mu godność, praca wyznacza jego tożsamość. I teraz przejdźmy do tych kontekstów. Nie będzie ich wiele, wolę się skupić na tym, jak je porównać. Pierwsze takie banalne skojarzenie z dzieciństwa. Lokomotywa Juliana Tuwima. Dwa bardzo różne wiersze, ale mniej więcej ten sam okres w literaturze, dwudziestolecie międzywojenne. I większość z nas pamięta, jak ten wiersz się zaczynał. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa.
lokomotywa się poci, a ten pot to jest ta tłusta oliwa. Czyli lokomotywa zostaje przedstawiona jako człowiek. Mamy do czynienia z antropomorfizacją. Niby tak samo jak w wierszu Przybosia, czyli zderzenie człowieka i maszyny, utożsamienie tych dwóch, ale równocześnie w wierszu Przybosia to człowiek był wzorowany na maszynie. A tutaj lokomotywa zostaje przedstawiona jako coś bezpiecznego, bliskiego. Jest trochę jak my wszyscy. Tutaj widać różnicę między poetyką awangardową i poetyką skamandrytów. Inny przykład, Szewcy Witkacego. Typowo licealna lektura, bardzo często omawiana dość szybko, pobieżnie. Zauważ, Szewcy, czyli bohater, znowu, człowiek z ludu, człowiek pracujący. Ktoś, kto poświęca się pracy fizycznej. Ale uwaga, tutaj ci Szewcy nie będą już zbytnio szczęśliwi z tego, że pracują fizycznie. Dla nich praca będzie niezmiennym trudem, z którego nie można się wyrwać. Oni będą o tym mówić wprost. Tutaj już tak z głowy nie przytoczę wszystkich cytatów, niestety nie pamiętam Szewców na pamięć, ale zauważ, ten bunt Szewców będzie początkiem pewnej rewolucji społecznej. Oni szykują przewrót społeczny. Ta idea człowieka pracującego, człowieka maszyny, przygotowuje bunt przeciwko korzeniom kultury. Bardzo często mówi się o Witkacym w kontekście takiego filozofa Ortega Gasset. On mówił o człowieku technicznym. Człowiek, który całą prawdę o świecie sprowadza do wiedzy technicznej. To jest jego wiedza o świecie. Odcina się od wartości metafizycznych, od pewnej wiedzy filozoficznej. Praca staje się tutaj czymś groźnym. Praca absolutyzowana staje się czymś, co przekreśla nasze człowieczeństwo. Inny tekst. Może mniej znany, ale bardzo chciałem go tutaj przywołać. To jest taka powieść, mikropowieść z okresu socrealizmu, Baza Sokołowska, Marka Chłaski. Ludzie, którzy pracują fizycznie, jeżdżąc ciężarówkami. Bardzo fajnie napisana książka, gdzie widać, że równocześnie dla nich ta praca jest czymś, jest przekleństwem. Tak o tym mówią. Mówią o tym wprost, że gdyby mieli się wypowiadać o swojej pracy, powiedzieliby, że jest to cholerne zmęczenie. Jest to nieustanny wysiłek, jest to jakiś bezsens życia. A równocześnie nie potrafią bez niej żyć. Mamy już taki człowiek właśnie, mamy już taki model człowieka, który jest zależny od swojej pracy. I ta praca też go jakoś uszlachetnia. Tutaj mamy taki paradoks nierozwiązywalny. I wiersz nowofalowy. Adam Zagajewski, Filozofowie. I zaczyna się w ten sposób. Filozofowie, nie oszukujcie nas. Praca nie jest trudem szlachetnym. Zagajewski bardzo wyraźnie, wręcz manifestacyjnie, odcina się od filozofii marksistowskiej. Pokazuje, że praca w pewnym momencie stała się absolutem. Że stwierdziliśmy, że ta nasza aktywność zawodowa, nasze zaangażowanie w pracę jest czymś absolutnie najważniejszym. I zapomnieliśmy, że człowiek musi też odpoczywać, że człowiek potrzebuje innych obszarów aktywności, że nie jesteśmy tylko pracą, nie jesteśmy maszyną zdolną nieustannie wykonywać jakąś pracę. Ten trud nas niszczy. Obowiązuje nas też kontekst ikoniczny, czyli dobrze by było, żeby pojawił się jakiś obrazek. Mieliśmy 4 teksty, jeśli dobrze liczę, bo ja to robię wszystko bez kartki, a do 4 jeszcze umiem zliczyć. Natomiast jest taki słynny obraz, znowu, jeżeli siedzisz przed komputerem, jeżeli mnie teraz oglądasz, w internecie ten obrazek krąży. Podaj cegłę. Słynny wiersz z okresu socrealizmu. Uznaje się, że ten obraz jest symbolem sztuki socrealistycznej. Robotnik, który buduje mur, są tam 3 postaci obok siebie, ale w centrum stoi robotnik wyprostowany, charakterystyczny, pozbawiony znamion indywidualnych. Jego twarz jest odczłowieczona. Ale równocześnie jest to człowiek wyprostowany, jest to człowiek dumny tytułem tego, co robi. On buduje mur, ale tym samym buduje nową socjalistyczną Polskę. Tak więc, streszczając tę całość, w centrum naszego rozważania stał problem pracy. Ta praca równocześnie jest elementem naszej godności. Człowiek określa się przez to, co robi. Ale z drugiej strony niebezpieczne jest to, kiedy my chcemy być na wzór maszyny. Kiedy ta praca staje się dla nas
jedynym ośrodkiem życia, jeżeli myślimy o sobie tylko poprzez pracę. Awangarda krakowska, tak jak Julian Przyboś, żyła pewną utopią, mitem, który jest niebezpieczny. Człowieka, który sam siebie stwarza poprzez wysiłek fizyczny.